będziemy robili statek. Statek, słuchajcie, piracki. Zobaczcie. Na początku zrobimy sobie taką podkówkę. Od tej podkówki długa kreska. I tutaj tak kończymy. Zamykamy. Następnie na dół. W ten sposób. Taki jakby prostokącik niedokończony. I znowu na dół. Tutaj nie kończymy, ponieważ narysujemy sobie falę, po których statek będzie płynął. Jak to statek piracki, musi mieć kabinę, gdzie siedział ten, który nim dowodził. A tutaj ważna rzecz, to będą luki z armatami. No bo piraci, jak wiadomo, szczerali, zdobywali w ten sposób różne rzeczy. To nazywa się bursztyn, pod którym rysujemy siateczkę. Możemy zrobić jeszcze jakieś bulaje. No i teraz uwaga. Takie coś dziwnego. Dziwne? Nie dziwne. To są żagle naszego statku. O. I najmniejszy. Przeciągamy potem kreseczkę, dzięki czemu powstaje nam maszt. Robimy kolejny maszt. I tutaj taki, o, trapez, dodam, wychodzi żagiel tylny. Połączymy tylko kreseczką. Tutaj robimy jeszcze jedną kreseczkę. I hop. I hop. To są żagle z przodu. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli flaga. Flaga, gdzie była czaszka i dwa piszczele. Można ją oczywiście zakolorować, słuchajcie, na czarno. Dzięki temu będą bardziej widoczne. Ja to tak robię niedokładnie i pospiesznie, ale wy będziecie mieli czas, to możecie zrobić to ładniej. Od tego możemy jeszcze przeciągnąć takie kreseczki. To się nazywa taki lunek, czyli po prostu różne olinowanie takiego statku, który, bardzo proszę, wypływa na wodę z jakimiś różnymi piratami. Dziękuję bardzo.